zaciętym spotkaniu 3-2. Zobaczymy, która z drużyn teraz zgarnie 3 punkty. I pora na przypomnienie składów, ale może za chwilkę, bo z akcją rusza druk poli Michał Gajewski. No i mogło to się zakończyć prowadzeniem druk polu. Ależ piękna kondycja drużyny Delty. 5. minuta spotkania i mamy 1-0. Sławomir Krasiński do Michała Sawickiego. Szybko odpowiedź druk polu. Ależ błyskawiczna reakcja drużyny Delty. Ależ to mogła być kolejna, to była piękna kombinacja naprawdę Delty. Sławomir Krasiński. Świetnie w bramce druk polu. Wiem, jak doskonale pamiętamy, w zeszłym sezonie reprezentował on barwy druk polu. I mamy wyrównanie, Michał Gajewski. Ależ to była okazja dla Marcina Dyzio. Po raz kolejny świetne podanie Sławomira Krasińskiego. No i co tutaj dużo mówić, to powinna być bramka, powinno być 3-2 dla Delty. Michał Rublewski. Drużyny Delty przyniosły gola druk polowi Michał Gajewski do Damiana Błaszczyka i mamy 4-3 dla druk polu. Oda odwrót drużyna Delty, wciąż przed szansą. I mamy trafienie! Mamy trafienie, mówiłem, że to jeszcze nie koniec emocji w tym meczu. I oto dowód, 4-4. Koniec spotkania!